Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym unboxingu, w którym mam przyjemność zaprezentować Wam mój nowy nabytek, którym jest długo wyczekiwany mikrofon. Mam tutaj na myśli zestaw Blue Yeti, ponieważ mówiąc zestaw, co mam na myśli tutaj dokładnie, chciałabym Wam przedstawić ten oto pakunek, jest naprawdę potężnie ciężki, więc mam nadzieję, że nic tutaj nie uszkodzę. Mówiąc zestaw, mam na myśli mikrofon, który jest w zestawie. Dodatkowo mamy tutaj ramię oraz koszyczek. Powiem Wam tak, jestem przepotężnie ciekawa, jaka tutaj jest zawartość i jak to się w ogóle prezentuje, ponieważ zestaw jest naprawdę potężnie ciężki. No cóż mogę rzec? Po prostu otwierajmy, lukajmy, co tutaj jest w środku. Wszystko ładnie zapakowane. O, to się nie chce tutaj pootwierać. Okej. Mój ulubiony motyw i moment, czyli otwieranie tutaj tych zawartości. Powiem Wam, że to chyba nie jest takie łatwe. Tutaj jeszcze są jakieś kolejne taśmy. Okej, tutaj jedną mam. Czy tutaj też jest? Łamatko. Naprawdę, powiem Wam tak, konkretny sprzęt, konkretnie zapakowany. Tego tutaj zaprzeczyć się nie da. Jeszcze po bokach jest... Ojej, naprawdę konkret. Naprawdę konkret. Powiem Wam, jak się za to zabrać. Chyba tutaj muszę go wysunąć. Ulala, to są konkretne zabawki. Chyba zaczniemy... czyli tutaj na takiej zasadzie musimy tutaj wyjechać po kolei. Zróbmy tak, że wysuniemy sobie tutaj to wszystko. Powiem Wam, że to jest naprawdę konkretne. Okej, udało się wyjąć z pudła. Jak widzicie, naprawdę długi zestaw. Co my tutaj mamy? Kabelek. Na tym się chwyciłam w poprzednim unboxingu. Pokazywałam rzeczy w pudełkach i ich nie otwierałam. Chociaż tutaj, no wiadomo, tak? Kabel jak kabel. Mamy do podpięcia. Jest ramię. Powiem Wam tak. Moje aktualne biurko jest na tyle słabe pod względem mocowania, ponieważ stelaż, w sensie te rurki pod biurkiem, są tak blisko krawędzi, że nie mogłam zahaczyć mojego poprzedniego ramienia. Co było potężnie słabe i smutne. Ale w porównaniu do mojego poprzedniego ramienia, to to z zestawu Blue Yeti, to jest... Powiem Wam tak, normalnie można bicki robić. Jest konkretne. Kawał solidnej roboty. Wow. Powiem Wam tak, no będę się na pewno dobrze bawić, montując ten cały sprzęt. Ale dobra, mamy ramię. Mamy koszyczek. Koszyczek jest spory. To muszę przyznać, jest naprawdę duży. Jest zdecydowanie większy niż mój poprzedni. Solidna konstrukcja. Świetna sprawa. Tutaj pozwolę sobie wyrzucać i oczywiście tutaj nasz mistrz wielce długo wyczekiwany. Długo się zastanawiałam też nad wyborem mikrofonu, na jaki się zdecydować, tak żeby ta jakość była wspaniała. A, coś mi tutaj poleciało. A, to takie groszki. Dobra, to niech sobie lecą. Patrzcie. To jest to. Powiem Wam, naprawdę jest spory, trochę waży. Myślę, że to jest mikrofon, który posłuży mi naprawdę długie, długie lata. Uważam, że jest to naprawdę jeden z lepszych modeli w tej takiej, no nawet nie tyle co średniej półce cenowej, bo to już chyba nawet troszeczkę ponad wystaje. Porównując sobie, tutaj mam też przy okazji mojego starego Novoxa. To jest NC1 Game. Jest
No, zdecydowanie troszeczkę wizualnie, wielkościowo oraz gabarytowo, tutaj wagowo, w każdej kwestii zdecydowanie mocno się różni. Mamy tutaj wiele funkcji, których nie miałam w Novoxie. Oczywiście tutaj ta jakość dźwięku zdecydowanie też będzie lepsza, więc naprawdę uważam, że to jest konkretna inwestycja, która pozwoli mi na tworzenie lepszych materiałów. Tak, żeby tutaj ten dźwięk i odbiór był zdecydowanie przyjemniejszy. Sami ocenicie w najbliższym czasie, ponieważ oczywiście już te najbliższe materiały będą nagrywane właśnie nowym mikrofonem. Oczywiście będę o tym wspominać na odcinku, tak, żeby było wiadomo, od kiedy zaczynamy, bo wiadomo, tam jeszcze jest jakiś bufor, który oczywiście też na razie się pojawia. Jest to też między innymi związane z tym, jaka aktualnie panuje pogoda na zewnątrz. Jest 30 stopni, więc no jest naprawdę konkretnie ciepło. Ale powiem wam tak, Blue Yeti to jest konkretny zakup, naprawdę mega się cieszę. Spójrzcie sobie raz jeszcze, tutaj tak wygląda z przodu. Tutaj jest tył. Sporo pokręteł tutaj możemy sobie ustawiać, chociażby mamy możliwość wyciszenia. Tak, wyciszenie jest świetną sprawą, ponieważ podczas nagrywania, kiedy pojawia się jakaś niespodziewana sytuacja, czyli na przykład ktoś do nas dzwoni, albo nie wiem, chcemy kichnąć, kaszlnąć czy cokolwiek, mamy możliwość przyciśnięcia jednego przycisku, który pozwala nam na chwilowe wyciszenie mikrofonu i nie musimy w tym momencie odłączać wszystkich możliwych kabli i potem mieć jakiś na przykład problemów z połączeniem ich ponownie, ponieważ wiadomo, jak to tam różnie bywa, czasami są jakieś problemy na łączach i nagle okazuje się, że mimo że podłączyliśmy kabelek, to dalej nie działa. Więc to są słabe sytuacje. Kolejną fajną opcją jest to, że mamy tutaj pokrętło, które umożliwia nam regulację głośności, tak? Tutaj mamy też odsłuch. To jest rzecz, której w moim Novoxie nie ma. Czyli w sensie mamy możliwość ustawienia sobie odsłuchu własnego głosu, co pozwala nam na poprawę naszej dykcji na bieżąco. To jest naprawdę świetna sprawa. Nie wiem, jak to wyjdzie w moim przypadku. Jestem tego bardzo ciekawa. Zobaczymy oczywiście, jak to wszystko będzie wychodziło na bieżąco. Tak więc obiecana inwestycja na kanale. Teraz myślę, że te materiały naprawdę będą dobrej jakości. Ciężko będzie już to przebić. No wiadomo, że zawsze można mierzyć wyżej i wyżej, ale myślę, że teraz już naprawdę wskoczyliśmy na taką dobrą półkę i w tym momencie nie mamy się czego wstydzić, ponieważ i jakość wizualna, i teraz również jakość audio powinna być nienaganna na tyle, że te materiały naprawdę będą przyjemne. Ale żeby teraz nie zwlekać zbyt długo, to jest oczywiście nasze podium dzisiejszego odcinka, ale żeby tutaj jeszcze przy okazji troszkę urozmaicić i jak to wiadomo, gdzieś tam jeszcze po drodze jakieś małe zakupy się zdarzyły, to ja może sobie tutaj, jejku, położę sobie naszego słodkiego Blue Yeti gdzieś tutaj na widoku, tak żebym go miała na oku. To ramię, które jest naprawdę jak sztanga, to jest naprawdę konkretny motyw. No, jestem ciekawa, jak to się będzie sprawowało. Na pewno solidna konstrukcja pozwoli na to, że jednak to ramię nie będzie nam nigdzie uciekało i będzie też porządnie trzymało ten mikrofon. Dobrze, ja sobie je odstawię. I zaraz przejdziemy do kolejnych niespodzianek. Tutaj jeszcze mam koszyczek, to też niech sobie tutaj pójdzie na bok. Lala. No to zabieramy się za kolejne maleństwa, bo w porównaniu do tej paczki to naprawdę ciężko byłoby to przebić. Tutaj mój kolejny wspaniały kubek, tym razem Poland Rock. Oczywiście mam tu na myśli Woodstock. No to lecimy dalej. Tutaj tę paczkę pozwoliłam sobie otworzyć. Nie będę tutaj majtać adresem ani danymi, więc lecimy tutaj od najmniejszej paczuszki. Co mamy w środku? W środku mamy maskotkę.
i drugą maskotkę. Są dwie maskotki, tak więc z racji, jak już powiedziałam, człowiek uczy się całe życie, więc odpieczętowujemy sobie nasze maleństwa. Wow! Jaka słodka, naprawdę. Nie wiem, czy kojarzycie, oczywiście to jest Michonne z The Walking Dead oraz Joker. Luknijcie. Naprawdę są przesłodkie. Teraz pozostaje jeszcze kwestia oczywiście tego, gdzie tutaj je umieszczać na tym moim oto skromnym regale. Muszę gdzieś jakoś to wszystko ładnie uporządkować. No to lecimy dalej. Kolejna paczuszka, tym razem taka mała, skromna. Gdzie tutaj są te moje nożyczki? Bo widzę, że tutaj taśmy nie żałowali. Ale powiem wam, że ten mikrofon Blue Yeti, naprawdę ciężko było się tam dostać do środka. Okej, okay, tutaj na pierwszy rzut mamy jakieś papiery. W sumie zamówiłam tyle rzeczy, a nawet nie posprawdzałam tego. Chciałam jednak mieć te 100% niespodzianki podczas otwierania. No to teraz w tym momencie mamy figurkę z Ghost of Tsushima. Jak widzicie, również na regale za mną zbieram figurki przesłodkie. Te wszystkie elementy, coś świetnego. Naprawdę, tak jak na początku byłam dosyć sceptycznie do nich nastawiona, tak teraz stwierdzam, że po prostu są przesłodkie, są świetne, naprawdę rewelacyjne. Jeszcze raz wam pokażę. Świetna sprawa. Ok, odkładam sobie, lecimy dalej. Tutaj nieco większe pudełko, chociaż nie będę się tutaj sugerować wielkością. Powinnam sobie tutaj jakiś fajny sprzęt do otwierania tych paczek załatwić, tak żeby to też wizualnie się fajnie prezentowało, bo takie nożyczki to tam w sumie nic nadzwyczajnego. Okej, okay, lecimy z kolejnym zakupem. Co najlepsze, zawsze staram się kupować wszystkie gadżety w takich przyzwoitych cenach. Nie lubię przepłacać, szczególnie, że dosyć często przeglądam różne strony, na których są możliwe właśnie do zakupienia różne gry czy gadżety, albo też sprzęty. I jednak jak już człowiek tak trochę przegląda te wszystkie rzeczy, to jednak wiadomo, ile co kosztuje i kiedy ktoś chce nas naciągnąć, więc tutaj akurat lubię korzystać z tak zwanych prawdziwych promocji. Okej, okay, kolejna figurka Pop Games, tym razem The Last of Us Part 2, Ellie. Otworzę, jestem mega ciekawa. Są tak śmiesznie zapakowane w ogóle w tych kartonikach. Nawet powiem wam, że nie wyrzucam tych kartonów. Trzymam je na regale u góry. Akurat nie jest on widoczny na kamerze, bo jest ich dosyć sporo. Naprawdę śliczne. Te wszystkie elementy naprawdę są przepiękne, bardzo mi się podobają. Teraz pozostaje jeszcze jedna paczka. Kurczę, ciężka. Okej. Okay. Mamy największą, sporo tutaj tych pudełek. To lecimy z ostatnią. A tutaj widzę dosyć konkretnie zaklejone. Jednak tutaj ciężej jest się dostać. Okej. Tak jak w żadnym z tych pudełek nie miałam żadnych liścików, nic. Poza paragonami oczywiście. Wow! Ej, patrzcie, co to jest? Patrzcie, jakiś taki gadżecik śmieszny. Nie wiem, co to jest, jakaś guma do rzucia, czy co? Śmieszne, śmieszne. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Co my tutaj mamy?
Protokół reklamacji, ok. To lukamy do środka. Tutaj widzę, że dosyć ciekawe zapakowanie. Śmieszne takie zabezpieczenia, ale przynajmniej nic się nie dzieje podczas transportu, więc tutaj się akurat z tego powodu cieszę. No to tak, mamy kolejną figureczkę. Tym razem jest to edycja limitowana, która udało mi się dorwać. Są to takie kolorowe, tęczowe figurki. Wyszło ich bodajże kilka. Widziałam może 3 albo 4, jakie są właśnie w tej edycji tęczowej. Stwierdziłam, że jednak, co by nie było, kolor czarny jest piękny, ale kolorowe elementy, tak jak ostatnio Wam wspominałam, również są mile widziane tutaj u nas, więc zobaczmy, jak się prezentuje nasz kolorowy Deadpool. A tutaj jakoś tak szczelnie zamknięty. Deadpool ma podstawkę, bo on sobie będzie tutaj leżał. Tylko z której strony? A, dobra, tutaj się odwrotnie montuje, ma jedną większą, drugą mniejszą. Patrzcie. Naprawdę fajnie. Świetnie, świetnie. Będzie tutaj naprawdę fajny kontrast, jeśli chodzi o kwestię figurek. Nawet mam czarne książki, więc myślę, że taka kolorowa ikonka naprawdę miło rozjaśni nasze stanowisko. Świetny, naprawdę śliczny, naprawdę śliczny, bardzo się cieszę. No i oczywiście została tutaj jeszcze jedna paczka. Tym razem jest to Aku Aku z Crash Bandicoot. Aku Aku, też oczywiście taki śliczny, kolorowy. Powiem Wam jeszcze, jestem mega ciekawa, co to jest tutaj w tym gratisie. Nie mam pojęcia, wiecie co? To jest dosyć mocno zapakowane, więc pozwolę sobie to otworzyć. Ojejku, jakaś łamiszczenka? Powiem Wam, okej, fajnie, w sumie myślałam, że to jakaś żelka czy coś. Może być i łamiszczenka. Podsumowując dzisiejsze unboxingi, dwie pluszowe maskotki. Jest tutaj Michonne i Joker. Następnie Ghost of Tsushima. The Last of Us 2. Czyli Ellie. Mamy tutaj tęczową edycję limitowaną Deadpool. Jeśli chodzi w ogóle o Deadpoola, to jest sporo tych figurek. Zauważam, że naprawdę są w przeróżnych postaciach. Więc nie wiem, czy tych figurek też nie pojawi się troszeczkę więcej z tą postacią. Naprawdę ciekawa opcja. Oraz Aku Aku z Crash Bandicoot. Tym samym będzie to również koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!